Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber i wojewoda łódzki Dobierz Bocheński uczcili 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Razem z Waldemarem Kręcem, przewodniczącym NSZZ Solidarności Ziemi Łódzkiej, złożyli wieńce pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej przy Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Biała sobota w placówkach medycznych samorządu województwa łódzkiego była świetną okazją do sprawdzenia stanu zdrowia. Specjaliści czekali na każdego, kto chciał bezpłatnie i bez rejestracji wykonać podstawowe badania, również na naszych gości z Ukrainy. Jeżeli zostanie przynajmniej podejrzenie zdiagnozowania jakiejś choroby, to będzie to wymagało dalszego procesu leczenia, na które to będzie trzeba już w normalnym systemie zapisać się tak jak Polacy, tak jak Ukraińcy. Temat unijnych programów regionalnych na lata 2021-2027 zdominował konwent marszałków województw Świętokrzyskie 2022. Województwo łódzkie reprezentował marszałek Grzegorz Schreiber. Uczestnicy obrad w Kielcach zajęli się również wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego po pandemii i działaniami na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Poruszono też temat pomocy uchodźcom. Pierwszą wizytę w naszym województwie złożył ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Jakub Dur. Gościa podjął wicemarszałek Zbigniew Ziemba. Głównym tematem rozmowy była wojna w Ukrainie i pomoc uchodźcom. Omówiono także współpracę województwa z partnerskim regionem Południowych Moraw. Kilka dni później wicemarszałek Ziemba spotkał się z Ole Toftem, ambasadorem Królestwa Danii. Rozmowę zdominował temat wojny. Ambasador z uznaniem mówił o gościnności Polaków, podjął też temat transformacji energetycznej i zapoznał się z przebiegiem tego procesu w naszym województwie. Prawie 900 tysięcy złotych przyznał Zarząd Województwa Łódzkiego na organizację imprez sportowych w ramach budżetu obywatelskiego Łódzkie na Plus. Dzięki tym pieniądzom zorganizowanych zostanie 25 imprez o charakterze sportowym lub rekreacyjnym. Odbędą się m.in. turnieje piłkarskie i inne formy aktywności ruchowej młodzieży. 5 wydarzeń, turniej łuczniczy, bieg terenowy i 3 pikniki sportowe wciąż czekają na chętnych organizatorów. Dla nich ogłoszony został kolejny konkurs na łączną kwotę ponad 170 tysięcy złotych. Już wkrótce pierwsi turyści odwiedzą Grodzisko w Tumie pod Łęczycą. To inwestycja warta prawie 12 milionów złotych. Będzie jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych w całym regionie. Zapraszamy na otwarcie obiektu już 22 kwietnia.